Zaczynamy dzisiaj wertykalne wideo. Cześć moi drodzy. Dzisiaj zrobimy sobie pewną rzecz, mianowicie wertykalne wideo. Tak, na Instagrama, tak zwane Instagram Story. Ale musimy sobie zapamiętać dokładnie dwie rzeczy. Po pierwsze, wideo wertykalne robimy wertykalnie, nie horyzontalnie. I po drugie, musimy sobie zapamiętać, że Instagram Stories trwa maksymalnie 15 sekund. Dobra, ale słuchajcie, zanim zaczniecie nagrywać, to założy się, że będziecie nagrywać wszystko waszymi telefonami i dobrze by było, żebyście sobie kupili do tego dodatkowo jeszcze uchwycik i jeszcze można by było jakiś statywik. Dlaczego? Dzięki temu statywikowi możecie sobie śmiało zrobić przedłużenie waszej ręki, rozkładając nóżki i kręcąc trochę z daleka. Lepsza perspektywa, lepszy widok. A ja dzisiaj nagrywam z mojego nowego kika, który sobie zrobiłem, i kamerki sportowej, którą dobrze znacie, z Radlife SJ5000+. I udowadniam, że można w sumie zrobić bardzo fajne, wertykalne wideo dzięki kamerce sportowej, no i darmowemu programowi, jakim jest Shotcut. Nie przedłużając, lećmy do Shotcuta. I pierwszą rzeczą, którą robimy, to włączamy sobie naszego Shotcuta. W naszym włączonym już Shotcucie to wybieranie. Mamy tutaj do wyboru różne tam rozdzielczości, ale żeby zrobić wertykalne na Instagrama, robimy non-broadcast i wybieramy sobie vertical albo 30, albo 60. I robimy nazwanie i tak, ja na sobie nazwę Stories i rozpoczynamy naszą edycję. Od razu sobie robimy ścieżkę wideo i audio, ustalamy naszego layouta na wygląd, mamy dodane nasze tracki i po prostu robimy edycję. Ale w robieniu edycji nie będę wam pokazywać, pokażę wam tylko podstawowe rzeczy. Ja na przykład sobie zacznę od tego. To są schody, to jest zejście po schodach. Tutaj zacznę. Musimy pamiętać o tym, że to jest tylko... że to jest tylko i wyłącznie 15 sekund możemy maksymalnie na story wstać. I właśnie o to chodzi. A na całą ścieżkę dodaję filter Rotate and Scale. Robimy rotację o 90 stopni albo o 270 stopni, w zależności w którą stronę mamy to obrócone. I robimy skalę sobie bodajże chyba 180 stopni, 180%, 178, 177. Jest już czarny rancik dookoła. Można sobie to tak zrobić. Jak widzicie, jest rancik tutaj z boku. 178. Już nie ma. To, czyli 178%. No i mamy zrobione. Na drugim możemy sobie dodać tak samo ten filtr, tylko tutaj sobie damy na przykład te 90 stopni obrotu i wtedy będziemy mieli to, co będziemy nagrywać w drugą stronę, będzie o wiele lepsze.
Dobra, edycję skończyłem. To teraz pora na to, żeby może wytłumaczyć wam, jak to się eksportuje. Także idziemy. Przełączamy się na eksport. I teraz uwaga. Będzie taka od razu na baseline profile. Sobie włączymy, żeby to było. I zmieniamy sobie kodeks z Libra na MPEG-4. Tutaj możemy sobie zostawić tak śmiało. Dla Instagrama będzie to po prostu jako zwykłe wideo i jakoś na 100%. Frame zostawiam, GoPa zostawiam. Audio zostawiamy. Wideo zostawiamy. Ratio jest, widzicie, jak bardzo dobrze. I robimy eksport. Robimy eksport. Torres One. I eksportujemy nasz 15-sekundowy film. No na niecałe 14:25. Jak nam się skończy eksport, to możemy sobie śmiało wtedy wejść i sprawdzić to, jak nam się to wyeksportowało. I mamy historyjkę na Instagrama zrobioną. Wrzucamy ją na telefon. Ja myślę, że nie ma sensu pokazać wam, jak to wrzucić na telefon. Chyba że bardzo chcecie? No dobra, pokażę wam. Przede wszystkim potrzebujemy kabelek. Dobra, to możemy wyłączyć. Wpinamy sobie kabelek. Nasz telefon odblokowujemy, wpisujemy PIN, kod, rysunek graficzny, co tam macie ustawione. I podpinamy telefon do komputera. Ja mam już zatwierdzony, także mi się od razu włączy. Otwieramy sobie. Cyk, mamy od razu telefon. To jest mój telefon. Krzywa Chines 88, to jest moja APD, to jeszcze jak trenowałem capoeira. Wchodzimy sobie, ja mam kartę pamięci wrzuconą, także wchodzę na kartę pamięci, wchodzę w mój katalog z, to mogę sobie od razu usunąć, wchodzę tutaj w katalog, otwieram sobie ten eksporcik, co miałem i kopiuję sobie na telefon. I mam 14 sekund, 40 meksów. Wyłączamy. Odłączamy telefon. Odblokowujemy. Wchodzimy w galerię. No i w galerii powinno nam się pojawić, że mamy nowe. Że mamy nowy filmik. I leci nam filmik. A ja mam wyciszone akurat. I już. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Z tego odcinka powinniście zapamiętać tylko to, że jeśli nagrywacie stories na Instagrama, to nagrywacie je wertykalnie, nie horyzontalnie. Zapamiętać musicie również, że na story max 15 sekund. No i żeby wrzucić na telefon w MP4 stanowczo wystarcza. Pozostawcie komentarz poniżej pod filmem na YouTubie. A teraz kończmy ten film, tak? Subskrypka, poprzedni film. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Te stories na moim Instagramie były, znikły po 24 godzinach. Tak działa stories. Filmik został zrobiony na szybko, ponieważ nie dokończyłem jeszcze projektów z pewnej serii, którą chcę zacząć z Shotcutem i dlatego. No, na razie, pa!